Ośrodek Hodowli Zwierząt Zoonotowych Spółka ZOO powstała w 1995 roku, gospodaruje na 2075 hektarach, z tego wkład własny jest 37 hektarów, resztę gruntów jest dzierżawionych z Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa z oddziału warszawskiego. W swoich zasobach hodowlanych posiadamy obory na 345 sztuk i cały przychówek, czyli stan bydła to jest 902 sztuki. Z tego jesteśmy nastawieni głównie na produkcję mleka. Żywiec wołowy to już jest część dodatkowa, uzupełniająca. W bydle w tej chwili mamy wydajność na poziomie 10 450 kg mleka i mamy tendencję wzrostową. Jesteśmy powołani do prowadzenia właśnie strategii hodowlanej w bydle i na dzień dzisiejszy mamy już pewne osiągnięcia w grupie wycenionych krów z indeksem powyżej 125, mamy 3 sztuki w skali kraju. No to przy takiej małej populacji 345 sztuk jest to niezłe osiągnięcie. Uczestniczymy również w programie badawczym profesora Kamińskiego z Olsztyna. Wprowadzają i prowadzimy w tym zakresie pełną genomizację stada jałóweczek, jałówek ciernych oraz krów pierwszej laktacji. Pozwoli nam to na szybsze ocenienie wartości naszego stada oraz doprowadzenie do szybkich wyników w zakresie wyboru kandydatek na matki buchajów, matek buchajów oraz materiału męskiego. Będzie to szybszy efekt w celu przekazania czy sprzedaży do SIUZ-ów buchajów, czy ewentualnie przeznaczenia ich do dalszej odsprzedaży na eksport. Na tegorocznej wystawie zwierząt regionalnej, wystawie zwierząt hodowlanych województwa kujawsko-pomorskiego w Minikowie zdobyliśmy w kategorii jałówek wicechempiona i w kategorii krów pierwiastek wicechempiona. Czempiony przypadły znacznie lepszemu ośrodkowi hodowli, to jest ośrodkowi hodowli zwierząt w Osięcinach. Natomiast zdobyliśmy czempiona w kategorii, w grupie trzody chlewnej, w grupie mieszańców wicechempiona, w grupie loszek hodowlanych WBP czempiona. W związku z tym są to typowe jest to typowe podsumowanie wyników hodowlanych naszej firmy.